Absolutnie do ostatniego miejsca wypełniona dzisiaj Allianz Arena i zaczynamy granie w Lidze Narodów. Niemcy, Francja, dobry wieczór mówią. Roman Kołtoń. I Mateusz Borek, to są te nowe rozgrywki, które w znacznym stopniu w tej chwili ograniczą liczbę meczów towarzyskich. My w tej chwili nie będziemy z Romanem tutaj wgryzać się dokładnie. To zestawienie drużyny niemieckiej w bramce z jedynką Neuer. Dalej z numerem czwartym Günther, 17 Boateng, piątka Hummels, 16 Rüdiger. Następnie 18 Kimmich, szóstka Goretzka, ósemka Kroos, 11 Reus, 25 Miller z numerem... Ciągłe mecze dla kapitanów, 80 spotkanie Neuera, 50 Rafaela Varana i Francja. W bramce z numerem 16 Areola, dalej linia obrony. Dwójka Pavard z numerem 5 Umtiti, czwórka Varane i na lewej stronie z numerem 21 Lucas Hernandez. Gigi Buffona od UEFA za te wydarzenia w Madrycie w poprzedniej edycji Champions League, jeszcze w barwach Juventusu. Trzy mecze pauzuje, Tuchel daje szansę Areoli. Jest taki, można powiedzieć, układ, taka dyskusja między Tuchelem, a Buffonem i Areolą, która spowodowała, że Areola stanął między słupkami. Dzisiaj rozmawiałem z Tadeuszem Fogielem, korespondentem Polsatu Sport. Pierwszy gwizdek włoskiego arbitra zaczyna Rüdiger. Pierwsza ofensywna akcja Rüdigera. Ale też mamy tam udany wślizg Pavarda i odrzutu rożnego Niemcy. Tutaj widzimy zaczepiony Pavard przez Rüdigera. A ponieważ pozostał Pavard jeszcze w Stuttgarcie, prawdopodobnie gdzieś o transferze będziemy dyskutować po tym sezonie, to też reprezentant Polski Marcin Kamiński, który jutro będzie miał szansę zagrać u boku Kamila. Piłkę podać dokładnie, z właściwą rotacją, na kilkadziesiąt metrów. Teraz zagranie do Tomasa Millera i jest rzut rożny, drugi w tym spotkaniu dla reprezentacji Niemiec. Pokazał się Miller. No w murze, tylko Werner, Griezmann. Miller, dobra interwencja. Piłka na skrzydło do Wernera, rusza gracz Lipska, Werner! Ale też człowiek, który zbiera te piłki w każdym sektorze boiska, a więc N'Golo Kanté doskonale wróci. Lucas Hernandez. Atakować. Ładnie teraz Niemcy. Dobrze Miller do Gintera. Ginter na pole karne. Teraz tutaj wydawało się, że piłka odchodząca od bramki Francuzów. Sporo tam piłkarzy niemieckich. Jest Hummels ostatecznie. Wcześniej był Rüdiger. Ale piłka jak nie wpadła, tak do bramki trójkolorowych w paśniechce. Hummels coś o tym wie, po meczu z Koreą miał w 88 minucie I Kanté na pole karne. Jest Giroud i Neuer. Bardzo groźny strzał. Wypracowana. Ginter. Goretzka. Jeszcze Müller. Tutaj Lucas Hernandez. Lucas Hernandez. Griezmann, Giroud, Hernandez do końca. Na Pogbę, czy też za chwilę Mbappé. Bardzo spokojnie. Pavard, Matuidi. Jeszcze Mbappé. Mbappé i co? I nie ma bramki, ależ tutaj by nam położył wiśnie na torcie w końcówce tej pierwszej połowy Olivier Giroud. Zobaczmy. Wiśnie na torcie. Mbappé, on napędził ten mecz, napędził swoją techniką, finezją, pomysłowością. I niech ta... Proszę Państwa, wracamy na Allianz Arena w Monachium. Na Państwa ekranach rezerwowy boczny obrońca Kerrer. Zobaczymy, czy dostanie dzisiaj szansę gry od trenera Joachima Lewa. Tak analizujemy jeszcze to wszystko, co zobaczyliśmy w pierwszej połowie. Tak na zegarek włoski arbiter Orsato i już zaczynamy, a więc przypomnijmy składy. Gospodarze, jeszcze Pavard. Griezmann. Griezmann, Neuer. Ależ tutaj balansem ciała zwiódł błyskawicznie zawodnika reprezentacji Niemiec Antoine Griezmann. Popatrzmy, to jest raz jeszcze ta akcja. Został Kroos, można powiedzieć, w blokach strzał Griezmana na raty, ale jednak skutecznie kapitan drużyny niemieckiej Manuel Neuer.
Ta piłka śliska. Coraz mocniej pada w Monachium. Cały czas pada. Matuidi, trochę jednak zagrana piłka za plecy. Giroud nie zorientował się i ma piłkę. Technika. Na spalonym Giroud. Przydałby się jakiś transfer. Paweł. Werner, Pavard, wraca już Griezmann. Werner błyskawicznie tutaj przyspiesza Areola. Ale Werner to jest dzisiaj w zasadzie jedyny piłkarz, który może błyskawicznie tworzyć przewagę. Bo oparcie o szybkość, dynamikę. Pogba. Pavard. Mbappé. Zobacz, jak przygotowali ten atak. Jak tam pojawił się Pavard. Jak odegrał piłkę, wygrywając 2 do 0. Kimmich. Kimmich nad bramką, a teraz już nie pada alejem w Monachium. Goretzka, Ginter. Jest Reus! Areola! Ależ to była odpowiedź Niemców. Techniczne uderzenie bez przyjęcia piłki Marco Reusa i wykazał się ten debiutant między słupkami trójkolorowych. Popatrzmy raz jeszcze. Najładniejsza akcja niemiecka. Składna, szybka, zdecydowana i też Reus, bardzo groźny strzał w zasięgu bramkarza, ale naprawdę piękna parada francuskiego debiutanta. Wzrost za jej. Tymczasem Francja. Mbappé po zagraniu Griezmana. Mbappé! Czekał Dembele. Cuf. Müller! Za długo to wszystko trwało. Jeszcze Hummels! Areola! Co tutaj się działo w polu karnym i Mats Hummels jak rasowy, środkowy napastnik w 16 trójkolorowych. Ale w ogóle jak skrzydłowy. Ale zobacz, jaka technika tego podania. Müller wziął to na ciało. Umtiti, jeszcze potężna bomba Hummelsa i broni bramkarz PSG. Do ziemi. Ta piłka jeszcze tutaj zduszona przez Hummelsa. Od Hummelsa. Cała ta akcja w jego wykonaniu, ta dynamika, ta chęć podłączenia się, pokazania, zagrania skrzydłowego, czy też napastnika ze strony Hummelsa pokazuje determinację. Znalazł sobie w końcu trochę wolnego miejsca po lewej stronie. Müller na pole karne. Areola! No, centrostrzał Thomasa Müllera. Piłka za wysoka, żeby ją złapali tam na właściwym pułapie piłkarze będący w polu karnym. Zwłaszcza, że niżsi zdecydowanie od Thomasa Müllera, natomiast musiał ratować Francję znowu debiutant. Bardzo nieprzyjemna piłka dla bramkarza, taka opadająca pod poprzeczkę. Teraz już nie tylko Werner napędza akcję. Kroos. Kimmich. Za mocno do Reus. Będzie zmiana. Reus. Kante, Werner, szansa, Gündogan, zablokowany. Dzialność bierze więcej piłkarzy. Kroos i gol, nie, Areola. Jeszcze raz, tutaj w kapitalnym stylu, trzeba powiedzieć, taką interwencją na refleks ratuje Francję. Naprawdę, w debiucie tak bronić, miał rację Tadeusz Vogel, że to jest bramkarz, jakiego Francja dawno nie miała. Kapitalna. Rozkreślony z tej mundialowej 23-osobowej kadry. Pogba. Wyszedł wysoki. Didier Deschamps, Zane i Umtiti. Rzut rożny dla Niemiec. A Rüdiger. Rüdiger. No, troszkę takie dośrodkowanie. Nie czuł dwóch dużych nacji piłkarskich. Chociaż z jakże innym wynikiem. Ależ było blisko. Takiej bramki przypadkowej w ostatnich sekundach spotkania. Teraz ostatni gwizdek sędziego Orsato w Monachium przy komplecie publiczności. W tym nowym, choć starym rozdaniu po przegranym mundialu reprezentacja Niemiec remisuje z mistrzami świata 0-0.